informacji pomocy dialogu społecznego. Panie Przewodniczący, proszę o opisanie projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie projektu nowego statutu spółdzielni, ustawa prawna i osobna, paragraf pierwszy. Opinie się pozytywnie projekt nowego statutu spółdzielni w swojej linii. Paragraf drugi. Projekt statutu proponuje się wykonanie następujących poprawek. W paragrafie 33 ust. 3 słowo 3 zamienia się na 5. W paragrafie 38 ust. 7 po słowie komisji dodaje się słowa życia rządu. W paragrafie 71 ust. 8 po słowie gadżetów dodaje się słowa oraz materiał i narzędzi wizualny. W paragrafie 102 ust. 2 słowo 25 zamienia się na 50. Granica pomiędzy dzielnicą 8 a dzielnicą 9 w regionie cywilistycznego powinna przebiegać służbnie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania 7 razy 6 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu pozytywna 4 za 1 głośnie. Uzasadnienie uchwały podejmuje się w związku z pisma dnia 30 września bieżącego roku. I pozwolę sobie na dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. No chciałbym jakby tylko wyjaśnić do osobom, które nie są w komisji, gdyby nie to, co mówię, o co tu chodzi. Więc omówię te cztery poprawki, bo ta poprawka dotycząca granic jest oczywista. Słowo 3 zamienia się na 5. Chodzi o to, że w projekcie jest zapis na wniosek 3 radnych, w którym należy się ustalić jedno. Proponujemy, że ten próg porusz na 5 radnych. Posłowie komisji dodaje się uchwałę zarządu. Chodzi o odwołanie przewodniczącego komisji, żeby takie prawo składania wniosku miał nie tylko komisja, ale również zarząd. Posłowie gadżetów dodaje się słowo oraz materiał znacznie wizualny. Chodzi tutaj o przepisy dotyczące prowadzenia polityki informacyjnej przez dzielnicę, aby była właśnie, były takie określenia, aby na przykład to miało jakieś umocowanie prawne. Słowo 25 zamienia się na 50. Chodzi tutaj o procent, różnicę procentową pomiędzy osobami zameldowanymi w danym okręgu. Chodzi o to spowodowanie, żeby nie było takiej sytuacji, jaka miała miejsce przy poprzednich wyborach, kiedy panu radnemu Bogdanowi brakowało wyborców, w związku z tym tych wyborców. I w związku z tym do tego okręgu dodano mieszkańców kilku bloków na wsi Drupiny, żeby właśnie minimalna liczba mieszkańców była. Jeżeli się te możliwe różnice zwiększy do 50%, wówczas taka sytuacja nie będzie musiała mieć miejsca. To wszystko? Tak. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce w sprawie chciałby zabrać głos? Kolega Spójna Matka, czym spowodowana jest ta zmiana szczytami? Tym, że uznaliśmy, że 3 osoby to jest zbyt mało, aby głosowanie przeprowadzać imienne. Uważamy jako komisja, że ten próg powinien być wyższy. Ja mam pytanie, czy w tym momencie nie ma jakiejś analogii do innych właśnie form, na przykład właśnie tutaj wymaganych 3 radnych podpisów na wnioskach. Na przykład właśnie tutaj o prowadzeniu faktów. Czy nie jest to właśnie ten przepis też wywiązany właśnie z tym? Wniosek wysłuchowany powiem tak, nie było do propozycji rozsyłane do wszystkich, prawda? Prośbę o nasyłanie, nie było żadnej propozycji, aby w przypadku liczby radnych potrzebnych do podpisania projektu uchwały, żeby też zwiększyć do 5. Natomiast byłoby, żeby zwiększyć w przypadku imiennego i takie głosowanie na komisji się odbyło, prawda? I nie wiem, czy komisji się z tym są propozycje. Pan Bogdanczyk. Znaczy ja nie mam poprawki zarządu, ale może wcześniej zadam pytanie. Jak pan przewodniczący zechciał nam całej radzie, bo podejrzewam, że poza komisją chyba nikt tego nowego statutu nie przeczytał, co prawda mam, ale jeszcze go też nie zdążyłem przeczytać. I chciałbym, żeby pan przewodniczący wypunktował najważniejsze rzeczy,
które uległy zmiany w stosunku do w tej chwili obowiązującego. Takie istotne zdanie za nas wszystkich, prawda? Moim zdaniem to trzy kategorie. Po pierwsze, przepisy dotyczące wyborów. Czyli tak, nikt obowiązuje wybieranie podpisów. Nie będzie to. Jeżeli oczywiście ten projekt przyjdzie. Po drugie, będzie obowiązywać cisza wyborcza w sobotę i w niedzielę. Tego nie było do kilka. I po trzecie, nie będzie trzeba być zameldowany, będzie trzeba być zamieszkany. Nie odpowiem w tym momencie, w jaki sposób to będzie zamieszkany. Tak, ale w jaki sposób to będzie? Zameldowcy znikną. Ale jak to To jeżeli chodzi o wybory. Teraz dosyć duże zmiany zachodzą, jeżeli chodzi o gospodarkę finansową. Znika wspólne na zadania priorytetowe i powierzone. Będzie wspólny worek, z tym, że będą ograniczenia. Mianowicie minimum 75% będziemy musieli przeznaczać na zadania związane z remontem placówek edukacyjnych, infrastrukturą, z terenami zielonymi, z obiektami sportowymi. Z ogólnych, maksymalnie 2% będziemy mogli przeznaczyć na informacje i promocje. Minimum 5% będziemy musieli przeznaczać na problematykę osób niepełnosprawnych. I znika też budżet, nazwijmy to wewnętrzny dzielnicy. To przechodzi do kancelarii. Kancelaria będzie pokrywać te wszystkie wydatki. Natomiast my z własnych pieniędzy, jakby będziemy mogli, nazwijmy to, dołożyć na przedmiot, do wymiany mediów przykładowo. To są te i też obywatele otrzymują, a my jako dzielnica otrzymujemy prawo inicjatywy uchwały Rady Miasta w sprawach dotyczących dzielnicy i tak samo 200 mieszkańców będzie mogło też podpisać się pod projektem jakiejś uchwały. Tak, no i kwestia budżetu partycypacyjnego, że też jeżeli będzie taka wola mieszkańców, żebyśmy jakieś, to będzie szczegółowo jeszcze precyzowane, w jaki sposób to ma wyglądać, prawda? Jeżeli będzie inicjatywa mieszkańców, żeby jakieś zadanie po prostu było finansowane, prawdopodobnie będzie to wymagało jakiegoś wkładu mieszkańców, bądź to będzie wkład finansowy, bądź wkład rzeczowy. Tak, ale to jakby będzie osobna ustawa, która w sprawie będzie regulowała. To przy okazji dopytam, ale ta sprawa, ta w tej chwili jest to procedowane zachowanie proporcji inwestycyjne, remontowe. Znika. A, czyli to znika. Czyli nie będzie, żebyśmy tego przestrzegać. No, takie generalnie te mogą być. Tu chodzi o to, żeby nie podać się na szkodzie, konkretnie sprawy zbierania podpisów. Dlaczego nie utrzymujemy tego minimalnego progu, co jest przesłanie, żeby każdy mógł się zgłosić, kandydować do dzielnicy bez jakiegoś zaplecza poparcia mieszkańców. Dlatego chcemy dodać do głosu tej pory. Uzasadnienie jest takie, że liczba kandydatów spada, w związku z tym, żeby zachęcić mieszkańców do kandydowania. Komisja Rady Miasta uznała obowiązek zbierania podpisów, jest pewnego rodzaju, nazwijmy to, przeszkodą dla osób, które by chciały kandydować, szczególnie na tych terenach, gdzie są nowe bloki, czyli osoby tam zamieszkałe bardzo często nie są zameldowane. To jest raz panie Macieju, a drugi raz, że za osoby. To jest kwestia, że zbieranie podpisów przy kandydatach, na przykład w wyborach do Sejmu, to jest uregulowane ustawowo. Natomiast nie uregulowane jednostka pomocniczy, tak jak w dzielnicy. Tu prawnicy mieli zastrzeżenie związane z ustawą o prawie danych osób. Moje pytanie jest takie, już zresztą zadawałem Ci kilkakrotnie to pytanie, jak pamiętasz, właśnie tego sprawy.
zbierania podpisów, że jest to jakby też przedstawienie się mieszkańcom swoim okręgu, którego się kandyduje. Jest to też kwestia zachęty tych mieszkańców do wzięcia Wydaje mi się, że ta poza nie za bardzo jest sensowna. W przypadku, gdyby wybory są razem z dzielnicy,
zarządzać wyborami do innych, a do innych programów władzy. Wtedy nie mogła głosować na jedną, na Radę Przewodniczących tylko korespondencyjnie, a na porządku do innych władz. Ale komisje są oddzielne, nie są te same komisje. Słuchajcie, ale demokracja zachodni jest forma głosowania korespondencyjnego, bo jeżeli pan pracuje, to nie jest na poziomie dzielnicy, nie na poziomie miasta, ale na poziomie terytorium. Ale są osobne komisje. Ja chciałem dodać, bo zapomniałem o tym i dobrze, że Waldek poruszył ten temat. W projekcie jest zapis, że wybory do dzielnic odbyły się w tym samym dniu, co inne wybory. Tak, dobrze. Taki zapis, cały dniu. Tak, to samo właśnie. Tak, to tak samo jak z uwagami do planu. Składamy, miasto nam odrzuca, a to przyjmuje. Mówię, że może być tak. Płyną taki projekt. Bo jest też kwestia możliwości możliwe osoby niepełnosprawne głosowanie przez przedstawicieli. Czego pan nie było w tamtym statucie? Nie było, natomiast kodeks wyborczy w przypadku osób niepełnosprawnych, osób, które ukończyły 75 lat, dopuszcza głosowanie korespondencyjne. Dlatego wydaje mi się, że pole do radzień też powinno być. Natomiast to, co powiedział Tomek, oczywiście. Wydaje mi się, że Urząd Miasta jeszcze nie jest fizycznie przygotowany, aby w najbliższych wyborach takie głosowanie się odbywało. Ale jest platforma, jak była duża, działa. To się dało jest problem, z czego nie jest tam, trzeba za to zapłacić. Nie, tak, są problemy. I czy to potem osobiście? No, to musi się zobaczyć. I dopiero potem może się normować z zasobą. Dobrze. Czy...
poprawki zarządu, panie Bogdanie, żebyście się przegłosowali, to jest poprawka pana. Czyli poprawka brzmi tak, w punkcie pierwszym. Tytuł uchwały otrzymuje następujące brzmienie. W sprawie projektu nowego statutu dzielnicy 8 Dębiny. Punkt drugi. W paragrafie drugim dodaje się kolejne podpunkty. W paragrafie 82 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, jeżeli wyrazi zgodę na tą formę głosowania. Otrzyma wówczas pakiet wyborczy zawierający m.in. kartę do głosowania wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego. Granica pomiędzy dzielnicą 8 a dzielnicą 9 przebiega ulicą Zawimą do skrzyżowania z ulicą Komuny Paryskiej, wschodnią stroną ulicy Komuny Paryskiej, a następnie wschodnią stroną ulicy Biskupa Rabina Małysiaka, następnie południową granicą działki numer 91 łamany przez 2 obręb 70 do górze, do obecnej granicy z dzielnicą 10, następnie wschodnią granicą działki numer 308 łamany przez 4 obręb 86 po górze do autostrady. Dziękuję bardzo. Oddaję pod głosowanie tą poprawkę zarządu. Kto z Państwa jest za drugim przyjęciem, proszę o podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, czternaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Zero. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Proszę pana Tomasza o przeczytanie poprawki. Poprawka do poprawki do następnej projektu uchwały Rady Dzielnicy Nowego Budynku Komisji Informacji Promocji Dialogu Społecznego z dnia 2016 roku w Radzie Miejskiej Nowej Szeroków Dzielnic. W ustępie drugim po słowach korespondencyjnie daje się to malut poprzez ten termin. Dziękuję bardzo. Ale poprawka do poprawki, tylko poprawka do projektu. To proszę o pomoc, jeżeli pani źle poformuje, dobrze, proszę państwa, 5 minut przerwy. Propozycji Komisji Informacji Promocji Dialogu Społecznego z dnia 7 października 2013 roku w sprawie projektu nr 9. W paragrafie 82 ustęp 5 w uchwałach korespondencyjnych daje się uchwalić poprzez internet. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, piętnaście. Ja 15. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Raz. Przyjęła kolejną poprawkę. Proszę Państwa, tutaj głosowanie projekt komisji wraz z przyjętymi poprawkami. Proszę Państwa, panie obrady za przyjęciem, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. 15. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.